Chodź. Szybko. Szybko. Cześć kochane dziewczyny i cześć kochani chłopacy. Powiem szczerze, że był taki zamysł, że na mojej wymarzonej ścieżce ceglanej miałam iść tanecznym krokiem, żeby spowodować uśmiech na waszej twarzy, ale muszę wam powiedzieć, że jestem tak zmęczona, że nie dałabym rady, więc nie udało się. Nie udało się, kochani, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie zatańczyłam na tej przecudnej ścieżce. Uwielbiam ją. Uwielbiam ją. Spełniło się jedne z moich kolejnych marzeń. Ścieżka ceglana, będzie jeszcze druga. Dzisiaj witam was, kochani, z ogrodu. Mam nadzieję, że wiatr tutaj nam nie przeszkadza, a to dlatego, że ostatnio z Graszkowozu mówiłam wam, że jadę do pana Marka, a pan Marek w naszym miasteczku prowadzi szkółkę krzewów i że jadę kupić hortensję. Byłam. Plan był taki, że mam budżet 300 zł. Wiem, na takie szkółki to jest niewielka kwota, ale wiecie, jak się nie pracuje z uwagi na pilnowanie terenii, to niestety musi być jak jest. No i w każdym bądź razie, a ponieważ miałam dwie stówki, znaczy dwa banknoty po 200 zł, oczywiście przekroczyłam budżet i co do centa zostawiałam u pana Marka. Co do centa. Wiem, też tak macie, że no, wydajecie pieniążki właśnie w takich szkółkach. No dobrze, kochani. Przestawię teraz kamerkę, pokażę wam, co kupiłam. A tu już widzicie też po prawej stronie, bo wiecie, że ja mam problem prawo-lewo, po prawej stronie jabłoń powoli kwitnie, a po lewej stronie wiśnia japońska też powoli kwitnie. Ma mało kwiatów, ale u nas były przymrozki. Zresztą jak w całej Polsce. No dobrze, kochani. Koniec gadania, pokazuję, co kupiłam. Nie wiem, czy zobaczycie, ale tam jest, układa sobie gniazdo. Jest Jan. No dobrze, kochani, stanęliśmy przy naszym stole w ogrodzie. Mam ogród nieogarnięty. Właściwie można powiedzieć, że najlepiej w tej chwili rośnie u nas w ogrodzie podagrycznik. To jest dla nas trudny rok, nie chcę wam narzekać, ale wiecie, że od niedawna mamy panią do pomocy, która bardzo akceptuje terenia i o to nam chodziło, żeby terenia ją zaakceptowała i która przychodzi do nas od 9 do godziny 13. Ja w tym czasie mogę wyjść albo do ogrodu, a dzisiaj nie mogłam wyjść do ogrodu, bo dzisiaj musiałam zaopatrzyć lodówkę, bo śmierć głodowa zaglądała nam do oczu. Znaczy, po mnie akurat nie wyglądam na śmierć głodową, ale żarcik. Wracając, co kupiłam? Generalnie, nie wiem, czy to dobrze się nagrywa, generalnie jechałam po hortensję. Bardzo je lubię. Mam już ich dosyć sporo. To nie powiedziałabym, że to jest jakaś tam kolekcja, ale mam ich sporo. Bardzo je lubię. One są właściwie ozdobą i jesienią,
i zimą. I można je wykorzystać do bukietów w domu. Także bardzo je lubię. Miałam ich kupić więcej. Wyboru niekoniecznie było dużo, więc zdecydowałam się na 4, na 5, 5, 5. I tu już Wam pokażę, przesunę Wam, pokażę Wam, bo żebym miała języka, nie, tu mam, proszę bardzo, a tu, takie kupiłam. Jeszcze nie przymierzałam, o, tak bym powiedziała, że jeszcze, kochani, nie przymierzałam, więc nie wiem, gdzie je rozłożę. Kupiłam też trzciniaki. Bardzo lubię trzciniaki. Mam też ich sporo na tej nowej rabacie, którą zakładałam w zeszłym roku. Bardzo je lubię. Są bardzo wdzięczne. Bardzo szybko, chyba najszybciej wypuszczają zielone listki. I nie przemarzają, a tu akurat to jest ich bardzo duża zaleta, że nie przemarzają, także ja z nich jestem bardzo zadowolona, szczególnie właśnie na tutaj na tym terenie. Kusiło mnie kupienie głowy, ale słyszycie, głowę mnie urywa, ale słyszycie, to jest najważniejsze. Bardzo chciałam, nie, poprawię. Wybaczcie. Wybaczcie, kochani, jestem naprawdę zmęczona. Zaraz Wam powiem też dlaczego, bo tak noc miałam trudną, bo dzisiaj był mój dyżur, a Terenia akurat budziła się 3 razy. Tak, 2 razy siku, bo nie chce się namówić na pampersy. Nie zrobi w pampersa siku. To jest dla nas chyba największy problem i coś jej się śniło, coś jej się śniło. To musiałam po prostu wstać, żeby ją uspokoić. A poza tym robiliśmy porządki z sąsiadami między świerkami, zaraz Wam też pokażę. Co kupiłam jeszcze, kochani? Kupiłam, proszę, tu. 2 kocimiętki. Bardzo lubię kocimiętkę. Bardzo. Jest niepozorna. Muszę Wam powiedzieć, że chyba bardziej ją nawet lubię niż lawendę. Bardzo, bardzo. Bardzo lubię kocimiętkę. Miałam w ogrodzie, coś się stało, że nagle zginęła, więc to kupiłam. To są chyba floksy. Jednego takiego kupiłam. Właśnie jutro będę sadziła. Co ja jeszcze kupiłam? Kupiłam 2 ostróżki. Proszę. Nawet powiem Wam szczerze, że nie pytałam się, jaki jest kolor. Nie ma to znaczenia. Ostróżka każda jest ładna. I biała jest ładna i fioletowa. I co ja jeszcze, kochani, kupiłam? Ach. Proszę, uwielbiam też te kwiaty. One idealnie pasują w ciemne miejsca. Więc jeżeli macie jakiś taki ciemny zakątek, a nic Wam nie rośnie, to właśnie te będą Wam rosły. A będąc dzisiaj w Biedronce na zakupach, nie odmówiłam sobie. 6,99 kupiłam. Ojen. Kupiłam 2 takie irgi. Posadzę gdzieś też w zacienione miejsce. 6,90. To jest, rośnie do 0,5 metra. Tak sobie wymyśliłam, ale jak zrobię, to Wam pokażę. Wymyśliłam sobie, ojej, tak się cofnę, przepraszam.
Wymyśliłam sobie... co sobie wymyśliłam, Grażynka? Że jedną rabatę właśnie stworzę z takimi kamieniami, bo mam takie dwa duże, płaskie kamienie i właśnie gdzieś pomiędzy tymi kamieniami wsadzę właśnie tą irgę. Jeszcze nie wiem konkretnie co, może funkię. Nie wiem, jak stworzę, jak będę miała czas, to Wam pokażę. No dobrze, to by było tyle z moich zakupów. I widzicie, mówiłam Wam, ile to kosztowało, więc nie będę się powtarzać. A dlaczego nie czuję nóg? Bo posiłkowałam się panami, naszymi sąsiadami, i zrobiliśmy porządek. Właśnie, po co ja będę gadać, jak ja mogę Wam pokazać, kochane dziewczyny. Już Wam idę, pokazuję. No kochani, teraz już widzicie, to jest nasza droga, która, wybaczcie z moje brudne spodnie, ale już nie chciało mi się przybierać. Nasza droga, która dojeżdża no, do drogi, nie wiem, no gminnej, no wiecie, te gałęzie z tych świerków były już suche. Świerki bardzo mocno chorują z uwagi na zmianę klimatu. Nie wiem jak u Was, ale w każdym razie u nas one chorują. I doszłam do wniosku, że zetniemy wszystkie te suche, brzydkie gałęzie tego świerku. I no widzicie, kochani, no widzicie, co zrobiliśmy. No co ja będę Wam dużo opowiadać. Zrobiliśmy tak, że widać nasze pole, które jest nieuprawiane. One sobie tam żyje, bo żyjemy, w to nie ingerujemy zupełnie. Nie, no przepraszam, w zeszłym roku wzdłuż świerków posadziliśmy brzozy. Wiecie, że ja mam bzika na punkcie brzóz i faktycznie sadzimy ich dużo. Uwielbiam brzozy, uwielbiam te zielone listki, te szeleszczące listki, a to powiem Wam, że to też pod wpływem filmu, nie wiem czy oglądaliście, Jak pies z kotem, i tam były takie właśnie momenty tych szeleszczących listków brzozy. Stąd zapamiętałam doskonale ten film, oglądałam go dawno i tak właśnie kiedyś myślałam sobie, jednak ja bym chciała właśnie mieć taki ogród pełen brzóz. No i proszę bardzo, jest ogród. Także wyczyściliśmy i pracowałam razem z panami, bo tak już mam, że po prostu też pracuję. Także byłam bardzo zadowolona z tego, co uczynili. I z jednej, i z drugiej strony. I tak myślę sobie, że jak będzie słońce i będzie zachodziło, będzie fajnie, padał cień. Wojtek nie jest zadowolony z tego rozwiązania, bo to była moja decyzja, ponieważ uważa, że śnieg będzie tutaj nam tą drogę zasypywał, a te gałęzie kiedyś na dole zatrzymywały. No bo wiecie, tu są same pola, tu nic nie ma, jesteśmy pośrodku niczego. No dobra, kochani, jak już tutaj jesteśmy, to zobaczcie dom z tej strony. Pan Piotr był zajęty czymś innym, no, budowaniem pokoju ucieczkowego i więc zostawił elewację. To nie jest jeszcze kolor, to jest podkład, ale powiem Wam, że ten podkład tak bardzo mi się podoba, że gdybym wiedziała, że jest takiego koloru, to nie zamawiałabym farby, ale farbę już mamy kupioną, więc no będziemy malować. Będziemy malować jak pan Piotr.
znajdzie w swoim grafiku czas. Cierpliwie czekamy, dlatego, bo na takiego fachowca warto poczekać. No nie ma teraz słońca, niestety, więc nie zobaczycie tego efektu, ale zwróćcie uwagę z tej strony, z tej perspektywy, jak te świerki pięknie wyglądają teraz. Ja jestem nimi zachwycana, a tak musicie zobaczyć, znaczy wyobrazić sobie, że jakieś 3 metry od tych świerków, nie wiem, nie mierzyłam, wzdłuż w zeszłym roku posadziłam brzozy. Tak 3 metry od świerków rosną brzozy wzdłuż do końca tego pięknego drzewa, którego Wojtek uwielbia. No my takie drzewa nazywamy panny młode, bo one tak przepięknie wyglądają właśnie w tym kwieciu. Ach, zapomniałam, kochani, zapomniałam, jeszcze coś kupiłam. No, kochani, zapomniałam powiedzieć, że... O, ja nie mam siły, wiecie? Nie mam siły, jestem tak narobiona. Kupiłam karaganę. My karagany mamy takie normalne, zwykłe, nie szczepione. Mamy posadzone wzdłuż naszego pola. Karagana jest miododajna, znaczy my nie mamy pszczół, nie mamy uli, ale wiem, że jest miododajna i dla tych wszystkich małych pszczółek, nie pszczółek jest bardzo wskazana. Więc, ale tym razem jak zobaczyłam tą karaganę szczepioną, że ona wyższa nie urośnie, no nie mogłam sobie odmówić. Kosztowała ona 80 zł. Ja w ogóle mam jakiś taki dziwny gust, bo ja wszystko, co krzywe, co nie jest proste, co jest powyginane, takie jak ta właśnie karagana tutaj widzicie, to ja jestem właśnie tym zachwycona. Nie wiem, czy dam radę. Nie, wyjątkowo się nie mam siły. I po prostu jak ją zobaczyłam, kosztowała, nie wiem, czy mówiłam, 80 zł i nie mogłam sobie odmówić. Właśnie dlatego zrezygnowałam jakby z większej ilości hortensji, żeby kupić tą karaganę. Myślę sobie, że posadzę ją na tej nowej rabacie, którą robiłam w zeszłym roku, ale wiecie co, nie mam siły w tej chwili, uwierzcie, nie mam siły przemieścić tej wielkiej donicy, a Wojtek siedzi z mamą. Nie możemy jej samej zostawić ani na krok, ponieważ ona wstaje i się przewraca, więc to jest takie właśnie pilnowanie. Także tą karaganą jestem zachwycona. Zapewne kupiłabym więcej, ale wiecie, mamy inne priorytety. O tych rzeczach, które będziemy robili, opowiem wam przy okazji. Patrzę, że tutaj już jarzębina ma owocki. Moja mama bardzo lubiła jarzębinę i rosła na naszym podwórku. Uwielbiała jarzębinę. No dobrze. I widzicie, stanęłam przy brzozie, którą kiedyś całkiem niedawno sadziliśmy z Wojtkiem. Słuchajcie, przepraszam was, że ten filmik jest taki byle jaki. Widziałam, że gdzieś tam urwało głowę, że stanęłam w nieodpowiednim miejscu, że coś tam. I wiem, że ostatnio stale wam narzekam. Ale wiem, że po drugiej stronie, czytając właśnie wasze komentarze, jest grupa, bardzo duża grupa, powiedziałabym 99% osób przychylnych. Wasze komentarze naprawdę, czytam je, dają mi otuchy, bardzo za nie dziękuję i wiem, że jeżeli nie zobaczycie profesjonalnego filmu,
to też się nic nie stanie. Miałam taki zamysł, żeby tutaj wam zrobić ogród, żeby ładne ujęcie, ale ciężko mi się jest tak schylić. Wszystkie mięśnie mnie bolą. Wiecie, ja ostatnio opiekowałam się tylko i wyłącznie terenią właściwie, a od tego tygodnia zaczęłam powoli, odkąd jest pani opiekunka, zaczęłam wychodzić do ogrodu, co oczywiście dobrze mi robi i na głowę, i na ruch, więc... No dobrze, już nie będę matać. Wiecie, jak będę wypoczęta i będę w stanie zrobić ładny film, to zapewne taki zrobię. Sytuacja jest jaka jest, wiecie, więc cóż, kochani, na ten weekend życzę wam czego? Ach, przepraszam, jeszcze chciałam powiedzieć. Co chciałam powiedzieć, że są do nabycia jeszcze moje książki. Ostatnio otrzymałam, nie mam telefonu, ale dostałam bardzo miły komentarz od Steli, która napisała mi, że płakała czytając moją książkę. I że jestem odważna, także bardzo miło było przeczytać taką wiadomość. Muszę wam powiedzieć, że chyba namówię Wojtka, żeby przeczytał jeszcze jakiś jeden rozdział, żebyście mieli możliwość zostawienia swoich, no swoich wrażeń. No i jeszcze chciałam na koniec powiedzieć, że zrobiłam kilka prac. Celowo ich nie pokazuję, bo jest tam terenia i nie chciałabym takiego niepotrzebnego zamieszania. W każdym razie Wojtek wrzuci je w sobotę rano. To nie jest dużo prac, ale jeżeli ktoś byłby zainteresowany aniołem, to zapraszam. W sobotę między 7 i 8 Wojtek wrzuca pracę i możecie sobie coś wybrać. Chyba będą 4 duże anioły i chyba z 4 czy 5 małych aniołów. Także zapraszam. A teraz już kończę, mówiąc tradycyjnie, że życie jest piękne. Przed nami długi majowy weekend. U nas będzie pracowity, ponieważ dopiero chyba na kolejny mamy gości, więc... Muszę tutaj doprowadzić ogród do używalności. O, tak. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, pa.